Kąt alfa jest ostry, cosinus alfa jest równy pierwiastkowi 7 przez 4. Obierz wartość wyrażenia 2 plus sinus do trzeciej alfa plus sinus alfa razy cosinus kwadrat alfa. Dobrze, na początku tutaj zauważmy, że możemy wyłączyć sobie sinusa z tych dwóch składników przed nawias, czyli mamy 2, dodać, wyłączamy sobie sinus alfa przed nawias. W nawiasie będziemy mieli sinus kwadrat alfa, dodać cosinus kwadrat alfa. Ale sinus kwadrat plus cosinus kwadrat to jest jedynka trygonometryczna. Czyli mamy tak naprawdę 2, dodać sinus alfa razy 1, czyli 2 dodać sinus alfa. My mamy podanego w treści zadania cosinusa alfa. Mając cosinusa i wiedząc, że to jest kąt ostry, możemy wyliczyć sinus. Możemy to zrobić na przykład z trójkąta prostokątnego albo z jedynki trygonometrycznej. Z trójkąta prostokątnego to byłoby tak. Tu zaznaczymy sobie alfę. Tutaj będziemy mieli pierwiastek z 7, tutaj będzie 4. Cosinus to jest stosunek przy prostokątnej stojącej przy kącie alfa do przeciwprostokątnej. Oczywiście w zadaniu otwartym tutaj sobie wpiszmy x. Chodzi o to, że tutaj proporcja między tymi bokami jest jak pierwiastek z 7 do 4. Obliczamy sobie bok A z Pitagorasa, czyli pierwiastek z 7 x do kwadratu, dodać a kwadrat daje nam 4x do kwadratu, czyli 7x kwadrat plus a kwadrat to jest 16x kwadrat, czyli a kwadrat to jest 16x kwadrat minus 7x kwadrat, czyli 9x kwadrat, czyli a to będzie 3x lub minus 3x, ale wynik ujemny odrzucamy, bo długość boku nie może być ujemna, czyli wpisujemy tutaj 3x. Wówczas sinus alfa to jest stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciwko alfa, czyli 3x, do przeciwprostokątnej, czyli do 4x. Czyli mamy 3 czwarte, po skróceniu x-ów to jest 3 czwarte. Czyli nasz wynik to będzie 2 dodać sinus alfa, czyli 2 dodać 3 czwarte, czyli 2 i 3 czwarte i mamy wynik.